jest 10 groszy. Tym samym 2 grosze. Jeszcze poza tymi 10 i jeszcze tam grosz jest. A czyli na pewno coś. Grosz albo 2 grosze. I 2 grosze. Albo złotówa, albo 50 groszy. Złotówa. Złotówa. Bardzo ładny sygnał 69. Przerywany chociaż trochę. Nie wiem, od której strony cewki on jest dokładnie. Kapsel, kurde. A tak ładnie brzmiało na początku. No to co? No to tak brzmiało. Blacha. Oj, się haczyk odpiął, czy kotwiczka. 82. Czyżby pyryly? Pyryly. O, nie, to jest liść. Coś widzę, chyba jakiś pierścionek. Chyba. Albo jakiś z tym barku, ale nie, 80 sreberko będzie. Jest. No chodź tu, ale malutkie. Jest. 53 zawleczka. Gdzie jesteś, zawleczują? O, jejku, jejku, ale to pięknie wygląda. Tu. Nie zawleczka 53, warto zawleczki kopać. Warto. Warto zawleczki kopać. Ładny, srebrny. Niedawno zgubiony, bo jest czysty. I... jak on się zerwał? Dobra, później sprawdzę. Fajnie. Chyba wykopano, ale chyba. O kurde. Ale miedziany. Miedziany. Z takim pseudo-szafirem. Jest pierścioneczek. Kurde, tak koło siebie. I ten pierścionek, i ta bransoletka. 75. Nie wiem, jeszcze tam nawet. Oj, kurczę, co to jest? Jakaś zawieszka. Jakiś Egipcjanin. Egiptolog. Fajna, jest duża. A no cześć, cześć. 79, 80, bardzo fajny sygnał. Jakieś takie aluminiowe pręcisko. Nic więcej. Nie wykopane prawdopodobnie. Oj, jest jakiś kawałek zamka. 65, no to 5 groszy. pan... No było. O, więcej monet. Tu jest 20-groszówka. I 5 na pewno widziałem jest. I 5-groszówka. Dobra, podsumowanie. I sorry znowu, że tak w krzakach, no ale tu na Hubertusie się inaczej cholera nie da. Od 2-3 dni wieje po prostu tak, że szok. Dobra, idę wam pokazać, co tam znalazłem. Może się będę musiał przekrzykiwać z wiatrem, ale idziemy. Bidon Dory, coś koło 12-13 zł. Dwa srebrne pierścionki, jeden miedziany z oczkiem, pokażę je z bliska. Ten jakaś zawieszka z motywem egipskim, srebrna bransoletka, kawał pręta, blacha, magnes, kawał puchy, śmieci. No i tak to się mniej więcej wszystko prezentuje. Może o, tak będę światło, nie będę z światłem, to dobrze. Także jak się podobało, zostawić pierdoły. Dzisiaj na szczęście tracer kurde nagrał wszystko tak, jak się należy. No i będzie fajny odcinek. Na razie. Tak prezentuje się ta zawieszka z motywem egipskim i teraz wam ją przybliżę, żebyście mogli zobaczyć te hieroglify z bliska. Jakiś ptak, pies albo małpa, albo lew. Tutaj nawet nie wiem co. Tu ryba. Znowu ptok. To nie wiem też, jakieś pół ryby cholera. Tu jakieś oko. Teraz to oddalę, żeby wam pokazać drugą stronę. Bo na drugiej stronie jest taki Egipcjanin. I napis Anubis. Tu z kolei jest bransoletka. Tu się jeszcze chciałem pochwalić, od kolegi dostałem z roboty takie monety. Kazimierz Jagiellończyk, 20 tysięcy złotych. Tu mam z kolei Przemysława II, to jest 100. Tutaj jest Wincenty Witos, to jest też 100. Kolejna moneta to coś z szpitalem związanego, też 100, 85 rok. Dokładnie pomnik szpital Polki, jakieś tam matki pewnie. Tu jest Władysław Herman, to jest 50. I ostatnia moneta Mieszko Pierwszy, 50 zł, 79 rok. Także takie monetki. Zakończę w domu, bo zapomniałem nagrać zakończenia. Także na razie.